Na zatrzymanej ciężarówce był numer sprzed lat 70. z literami Harlem 7-4321. Na drugim aucie widniał taki sam? Tak. Ale chyba nie nadążam. Samochody sprzed lat 70. strasznie kopciły, bo nie miały katalizatorów. Nasz urząd postanowił usunąć je z ulic, więc w tej dzielnicy zostało ich już tylko kilka. Gdyby tylko dało się jakoś je wytropić. Chyba mam pomysł. Nieźle, mamo. Wracam do gry. Jeśli mama się nie myli co do ciężarówek, to pewnie zostawiły jakiś wyciek. Hej, Miles. Słyszałem, że w muzeum szykuje się wielka gala. O ile znajdę zaginione eksponaty! Nigdy nie byłem na żadnej gali. Idziesz ze mną? Już myślałem, że nie zapytasz. Jak mam się ubrać? Na galowo? Na luzie? Stary, daj mi się skupić! Jasne. Powodzenia. Że ktoś to zrobił. Tak się cieszyłem z tej wystawy i z całego muzeum. Tak, dla mnie to naprawdę niefortunna sytuacja. Przecież wiesz, jak bardzo zależy mi na zachowaniu zbiorowej historii tej społeczności. Wiem. Dlatego liczę, że mimo wszystko nie zmienisz zdania. Dobra. Zobaczmy, czy te ciężarówki zostawiły jakiś ślad. Spider-Man tu jest! Spider-Manie, jakieś wieści? Sprawdzam nowe tropy. Odezwę się. No, mam to wygląda na coś, co może pochodzić z prehistorycznej ciężarówki. Zapach siarki. Zdecydowanie ze starego silnika. Spróbujmy wyizolować składniki. Żeby zidentyfikować substancję, muszę usunąć zanieczyszczenia. Hej, Spider-Manie. Wiemy, że tu pomagasz. Jesteś git. Dzięki. Zrobione! Węglowodór aromatyczny. W życiu nie przedostałby się przez katalizator. Siemka, mamo. Miałaś rację. Ciężarówka była tak stara, że zostawiała za sobą specyficzny wyciek. Fantastyko. Dasz radę ją znaleźć? Właśnie się tym zajmuję. Nagle odzyskałam nadzieję, że naprawdę wszystko znajdziemy. Urządzimy tę galę i ocalimy muzeum. Wow, 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 wow! Nie wszystko naraz! Dobrze, wiem. No... To uważaj, daj znać, co znajdziesz. Nie zauważyłem cię! Przepraszam, nie słyszałem. Tak czy siak, dostarczyliśmy wszystko. Reszta spadła z samochodu. To lepiej, żebyście ją znaleźli. Rozumiem, proszę pana. Poszukamy ostatniej rzeczy. Robi nas w konia, a nie mówiłem? Nie. Hmm? Zapłaci, kiedy dostarczymy saksofon. Saksofon. Sami wiecie gdzie. Uspokój się, turniu. Patrz ze ściany. Damy mu czego chcesz. O nie! To Spider-Man! Naprawdę myśleliście, że już się nie spotkamy? Jak on nas do cholery znalazł? Zjedziony pająk! Moje ulubione. Więcej kolego? Jedziemy! Dalej, chłopcy! Załatwcie gnojka! Nie uciekaj! Dobra, to już wszyscy.
Czas otworzyć ciężarówkę i odzyskać resztę eksponatu. Pusta? Widocznie przekazali już wszystko swojemu szefowi. Wszystkie drogi prowadzą do tego typa. To chyba czyjaś komórka. Dobra. Czyli jest coś, czego nadal szukają. Znalazłem drugą ciężarówkę, ale była pusta. O nie. Jakimś cudem zgubili jeden z eksponatów. Saksofon Charlie'ego Parkera. O, Miles. Udaj się do CJ Walker Park. Dobra, a po co? Jedna z naszych stażystek słyszała, jak ktoś mówi o znalezionym saksofonie. Z początku jej nie wierzyłam. Lubi sporo gadać. Jeśli to jest ten, który zgubili, ich szef bardzo chciał go znaleźć. I słusznie. Charlie Parker to legenda. Ten saksofon jest bezcenny. Kogo mam szukać w parku? Nie znam nazwiska, ale podobno mówił o tym jakiś trębacz. Trębacz, rozumiem. Dzięki, mój pajączku. Odezwij się później. Tekiero. No dobra. Gdzie jest ten trębacz? Dziś jest tu o wiele ładniej niż wtedy, kiedy był tu Fisk z ekipą. Dzięki, ludzie. Cześć, Spider-Manie. Cześć, Miles. Theo! Niezły występ. Nie wiedziałem, że grasz na trąbce. Od czasu do czasu. Hej, miałem do ciebie zadzwonić. Kiedy byłem rano w Keynote Music, żeby naprawić róg, jakieś dzieciaki przyniosły saksofon znaleziony na ulicy. Pomyślałem, że to może być ten z muzeum. Nie chcę, żeby miały kłopoty, bo próbowały zrobić, co należy. Jasne, nie wątpię. Mówisz o keynote na Cathedral? Tak, pogadaj z Eugene'em. Dzięki, już tam lecę. Świetnie grasz, stary! Hej, mamo, znalazłem saksofon. Idę po niego. Matko Boska, Angela odetchnie z ulgą. Może to ocali muzeum. Hej, wiedziałaś, że Theo gra na trąbce? I to całkiem nieźle. Miał widownię i w ogóle cały park bujał się do jego rytmów. I dlatego to muzeum jest tak ważne. Muzyka wzbogaca naszą społeczność i scala ją. Rozmawiam z moją mamą czy radną Morales? Obie. Uważaj, Micho. Kiepsko to wygląda. Hej, Spider-Manie! Właśnie miałam wrzucać to na apkę! Co tu się stało? Kilku dziwnych typków wyciągnęło Eugene'a. Coś tu nie gra. Tam poszli! Dzięki, sprawdzę to. Spróbujmy przeskanować otoczenie. Nie wiem, o czym mówicie! Hej, koledzy! Jeśli chcecie się nauczyć grać, to są lepsze sposoby. Kopają! Grać go! Rany! Nadchodzi reszta zespołu. Dzięki, Spider-Manie. Wszystko gra? Kilka sieniaków to drobiazg, dopóki wciąż mam swoje klucze. Proszę, otwórz mój bagażnik. Saksofon Charlie'ego Parkera. Trzymasz w rękach autentyk. Akurat miałem go zawieźć do muzeum, kiedy pojawili się ci goście.
użył go, żeby nagrać swoje arcydzieło, Ornithology. 46 rok. Lubisz Birda? Mój tata lubił. Ja nie znam się na starej muzie. Starej? Kiedy w dzisiejszej muzyce słyszysz rytmy synkopowane, przesunięte akcenty, zmiany w linii melodycznej, to właśnie bebop. Więc będę musiał się porządnie wsłuchać. Lepiej od razu zabiorę to do muzeum, a potem zadzwonię do ubezpieczalni. Okej, wielkie dzięki. Gdybym mógł odblokować telefon, z którego kontaktowali się ze zleceniodawcą. Wow. Zamiast samych zer mogliby ustawić słowo hasło jako hasło. Spotkanie w środku nocy z takim tam geniuszem zbrodni. Normalka. Nikogo jeszcze nie ma. Pokręcę się tu i zaczekam na początek imprezy. Miałeś nam zapłacić przy ostatniej dostawie. Zapłacę, kiedy dostanę wszystko. Gdzie to jest? Jakie to? Louis mówił, że dostarczycie saksofon. Louis? Louisa zgarnęła policja. Nie ma żadnego saksofonu. To wyście mnie ściągnęli! Nie, to nie my. Gdzie nasz hajs? Gdzie jest ten saksofon? Darem? Wielki darczyńca z muzeum? Lepiej przerwę tę imprezę i z nim pogadam. Powinienem się nimi zająć, zanim zrobią komuś krzywdę. A ten co tu robi? Potrzebujemy Leona i cięższej broni! Jeszcze jest w drodze! Germanie, pomóż! To nieprawda! Wszystko wyjaśnię! Chyba się zanosi na dłuższą rozmowę! O co się starasz, skoro przegrałeś? No, to już chyba wszyscy. Dowiedzmy się, co Darren zmalował. O, dziękuję, Spider-Manie. Zapewniam cię, że mam naprawdę bardzo dobre wyjaśnienie. To brzmi niezbyt prawdopodobnie. Poczekaj, aż radna Morales dowie się, że brałeś w tym udział. Jest to! Czas, by wreszcie utłuc robala! Darren, odsuń się! Uważaj! Palocz go!
Darren? No bez jaj. Przed chwilą tu był. Wciąż mam jego numer. Chyba jest blisko. Zbiry tropią Darena. Nie dziwię się. Chcą swoich pieniędzy. Kto mówi? To Louis? Darren, zatrzymaj się! Spider-Man? Mógłbyś proszę powstrzymać tych bandytów? Wcale nie usiłowałeś niczego odzyskać! To ty od początku odpowiadałeś za te kradzieże! Zależy mi na tych rzeczach! Udawałeś, że ci zależy, a potem obrabowałeś muzeum! Zagrabiłeś eksponaty miejscowej społeczności! To historia mojej rodziny! Nie zrozumiesz tego! To niekoniecznie ja tu czegoś nie kumam! Najpierw trzeba się zająć tymi zbirami! Muszę to zatrzymać i wsadzić tych kolesi! Policja jest już w drodze. Muszę dogonić Darena. Jeszcze tam jesteś? Słuchaj, mój ojciec był jednym z najlepszych producentów muzycznych w historii. Pracował z połową artystów z tego muzeum. No to fajnie. Teraz zatrzymaj auto i mów, gdzie jest reszta eksponatów. Dobrze, że pamiętałem, gdzie jest hamulec. Powinienem w końcu zrobić prawko. Dobra, wyjaśnijmy to sobie. Tyle gadałeś o wspieraniu muzeum. Marnowałeś Angeli czas, wypytując o jego systemy bezpieczeństwa. Kłamałeś, żeby ustalić, jak ukraść zbiory. Ale moja rodzina... Nie! Wiem, że ta muzyka jest dla ciebie ważna. Ale te rzeczy nie należą do ciebie, tylko do tej społeczności. Dobrze, chodźmy. Aresztuję pana. To wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszej cudownej kuratorki Angeli i wszystkich tu zgromadzonych. Wszyscy z całych sił starali się odzyskać skradzione przedmioty, co było naprawdę niesamowite. Dobra, dobra. Z całego serca dziękuję wam. I dziękuję Liomu Rady, naszej drogiej radnej, która świetnie poradziła sobie ze wszystkim. Lio została wybrana, by pomóc naszej społeczności. Zanim pójdę do mamy, powinienem porządnie się rozejrzeć. Dziękuję wam, bardzo dziękuję. Angela mówiła, że muzeum ma rekordową liczbę nowych gości. Poważnie? Wyjdę na prostą. Bez ciebie nie daliby rady. A teraz słuchaj, co jeśli naprawdę połączylibyśmy siły? Załatwisz mi kostium? Mamo! Może? Coś z cekinami? Mamo, przestań. Nie. Daj spokój. Nie, mamo. Zatańczmy. Pokaż mi salsę. Muzyka.